Szanowni Państwo, przed nami następni, można powiedzieć, najmłodsi artyści. Będzie to Schola Promyczki z Gąbina. I ci młodzi artyści, oni wyrastają dopiero na takich prawdziwych, solidnych artystów. Już są solidni, ale nie są dorośli. Zaśpiewają w takiej kolejności. Gdy kiedyś Pan, hej Jezu Królem Tyś i sieje je. O kilka słów na temat scholi poproszę księdza Pawła. Bardzo proszę. Dziękujemy za miłe przywitanie, ale ja sam nie tworzę tego zespołu, tej scholi. Zapraszam promyczki. No właśnie, od razu euforia na trybunach. One są promyczkami słońca i mamy nadzieję, że niedługo to słońce zaświeci też w Gąbinie, a przestanie padać. Proszę Państwa, Schola Promyczki w komplecie. Dzieci co niedziela oprawiają nam mszę świętą, pięknie śpiewając i biorą udział również w różnych konkursach, przeglądach piosenki religijnej. Mamy dziś poszerzony skład, gdy chodzi o akompaniamenty. Co niedziela to pan Mariusz Świerczyński, miejscowy organista w parafii świętego Mikołaja. Ja tak trochę się kręcę, ale chciałbym zobaczyć ten piękny skład. Skład można powiedzieć rodzinny, bo muzycy rodzinni, państwo Sapińscy, pani Zielińska, pani Monika Biel. I proszę państwa, chciałem jeszcze przedstawić kierownik artystyczną i dyrygencką, dyrygentkę, panią Beatę. Nazwiska nie muszę przedstawiać, bo jak powiem Bayerful, to wszystko jasne. Proszę Państwa, i po tych miłych słowach po prostu myślę, resztę dopełnią nasze kochane dzieci, które się teraz uśmiechną. Prawa rączka do góry i pomachamy wszystkim. Muzycy jeszcze chwileczkę się tylko zgrają. Raz, jeden.